Ready for battle. Witam, witam, witam. Ja jestem Venom Lazarus, a to są kontynuacje przygód Sirius Sama. A właściwie zaczynamy od początku. Wracamy do historii, moi kochani. To jest tak zwany First Encounter Sirius Sam. Yeah, i to w wersji HD. Kochani, ja wiecie co? Ja będę gadał, a przez ten czas bierzemy trochę broni, bo zobaczcie, jestem tak trochę goły. Tak, pistolecik, nożyk i save. Zrobimy save'a. Na wszelki wypadek. Co, kochani, mogę powiedzieć? Mianowicie jest to najwspanialsza gra, jaką kiedykolwiek wyprodukowano w dziejach, jeżeli chodzi o first person shooter, czyli po prostu strzelankę. To był Gnar. Dzień dobry. To był taki jeden gościu. No dobra. Buraki jedne, no. A tu się podziałeś. Ci, co nie oglądali mojej serii z trzeciej części Sirius Sama, która nazywała się Before First Encounter, czyli tak naprawdę ona była retrospekcją ze z tego wszystkiego, co się działo przed wszystkimi częściami, no to szkoda, to zapraszam obejrzeć. Ci, co oglądali, to wiedzą, o co kaman. Natomiast ci, co nie wiedzą, no to opowiem wam szybciutko. Mamy rok tam, powiedzmy, 2100. Ziemia rozwija się. No i pod ruinami egipskimi znajdują starożytną cywilizację, która się nazywa Syrianie. No i oczywiście starożytna... Tam jeszcze jest gość, czekajcie. O, dobra, poszedł. Starożytna rasa Syrian była bardzo zaawansowana technologicznie i z jakiegoś powodu zniknęła. Nie jest powiedziane dlaczego. No ale ludzie znaleźli super technologię i postanowili zacząć ją wykorzystywać, dzięki czemu był przełom. Zaczęli latać do gwiazd, zaczęli latać po Drodze Mlecznej, osiedlać się tam. Hej, koledzy, 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 spokojnie, dla wszystkich wystarczy. Trochę przecina, wybaczcie mi. Postaram się to następnym razem poprawić. A gdzie on poleciał? Dziurka. Halo. A tu jesteś, robaku. No. No i patent jest tego rodzaju, że w końcu Ziemianie gdzieś tam na Alpha Centauri trafiają na stwory z innego wymiaru. Złego wymiaru. No i oczywiście te stwory... O tak, to jest wyrzutnia rakiet, kochani. To jest to. Ale na razie weźmiemy pistoleciki. No i patent jest tego rodzaju, że stwory z innego wymiaru pod wodzą wielkiego i złego wodza... Czekajcie, nic nie ma? Nie ma. Złego wodza, który się nazywa Mental, atakują powoli wszystkie osiedla ludzkie, zmierzając w kierunku Ziemi. Oczywiście atakują Ziemię, no Ziemianie oczywiście stawiają wielki opór, ale na nic się on zdaje, bo są słabsi technologicznie po prostu i jest ich mniej. No i później sytuacja jest taka, że praktycznie wybili wszystkich na Ziemi. Sirius Sam, czyli ten bohater, którym gram, jakoś mu się udaje uratować ze względu na swoje super zdolności przetrwania. Burglars, tak. Oczywiście w ostatniej chwili, przed zniszczeniem całkowitym Ziemi, znajduje i aktywuje teleport w czasie i się przenosi do 1300 któregoś tam roku przed naszą erą, czyli cywilizacji egipskiej. A po co? A po to, żeby znaleźć tak zwane klucze. To są tak zwane żywioły. Wiecie, co tu trzeba zasejwować? Wybaczcie. Żywioły, dzięki którym będzie mógł otworzyć jakąś tam piramidę, co według mitologii znajduje się tam starożytna broń Syrian, która pomoże Mentala pokonać, zanim w ogóle zaczął atakować ludzi. Ale niestety, jak widzicie, Mental podróżuje w czasie też razem za Sirius Samem. I tu widzimy pięknych, wspaniałych mechów. Uuu, ale dostałem jeszcze raz. Tak się ginie. Tu się szybko ginie. Poziom normal jest bolesny. No dobra, zagadałem się i to dlatego. I powiem wam, moi drodzy, że mamy przechlapane. Tam jest sekret. Hejo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rakiet, to ile dobrze pamiętam, na nich idzie. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ho, ho. O nie! Zniszczył część rakiet. A nie, dobra, trafił. I powiem wam, gramy na oczywiście poziomie normal, ale on nie jest taki łatwy wbrew pozorom, nie jest taki normalny.
Zresztą co? Wow! Było blisko. Cholera, pistolety. Kurna, z pistoletów pokonać gościa? Oj, mam przechlapane. Nie no, skolta mecha, no to już w ogóle popieprzona sprawa. Czerwony już celownik, co z tego, jak ja zaraz zginę. Jest. Udało się. Uff. Tak jak widzicie, jest trudno. Idziemy po sekret. Natomiast w międzyczasie powiem wam, że musimy odzyskać te artefakty, żeby dostać się do tej głównej piramidy. Nie będzie to łatwe, już mówię z góry. Co jeszcze mogę wam ciekawego powiedzieć? To jest najfajniejsza gra, jaką kiedykolwiek grałem w First Person Shooter. Nagramy sobie First Encounter, czyli pierwsze starcie. Później wyszła z serii Second Encounter, czyli drugie starcie. Później druga część Sirius sama, no i właśnie trzecia, która jest retrospekcją. Faktem, druga część była trochę do bani, bym powiedział. Najbardziej mi się podobają First and Second, to są piękne. I jeszcze poprawionej wersji HD. Nie dość, że pięknie to wygląda, jak nowoczesna super gra, to jeszcze oczywiście dodali parę smaczków oczywiście w tej grze. Parę znajdziek i tak dalej. Hopa, hopa, przez wydmy. No czy to nie jest ładne? No słuchajcie, no miodzio. Kto by pomyślał, że ta gra tak dawno temu wyszła? Co wam jeszcze mogę powiedzieć? A mogę wam powiedzieć tego, że parę odcinków z tego będzie. Na pewno będę lamił trochę. Od razu wybaczcie. Ale ja nie jestem taki dobry w tych rzeczach, mimo że tyle razy grałem w Sirius sama, ale wiecie, no cóż no. Dobra, wracamy. Musimy jeszcze dostać parę broni. Jedną chyba jeszcze by się przydało. I możemy iść dalej. I poza tym trzeba przyznać, firma Crow Team, grupa Crow Team stanęła bardzo wysoko na, jeżeli chodzi o kwestię jakości muzyki chociażby. Jest genialna. Jest atmosfera taka, że po prostu chce się nawalać, walczyć, robić rzeźnie. Wybaczcie czasem oczywiście, jeżeli tam coś wyskoczy ze Steama jakaś informacja. A to dlatego, że ludzie moi znajomi z całego świata grają sobie w różne rzeczy, a nie zamierzam tego wyłączać. Dobra. Teraz tak, tu byłem. Tu pójdziemy do góry. Oj. Czasami laguje, słuchajcie, no niestety nagrywanie jest tutaj bolesne. A druga sprawa jest taka, że muszę poprawić jeszcze parę ustawień. Ale to się zrobi. Pójdziemy sobie tutaj. Hopa. Halo? Halo? Ty tak pusto. No nie tnij. O, dobra. Tu jest secret. Dwururka. Hola! Dwururka jest świetną bronią, po prostu. Przeciwko klerom, czyli tym szkieletom cholernym. Jeszcze wszyscy? Natomiast, no niestety, największe obrażenia zadaje z bliska, czyli będzie bolało. Ale damy radę. Słuchajcie, o, tu. Dziup. O, pancerz. Fajny pancerz. Taki Syrian pancerz. Ci goście niebiescy to strzelają takimi kulkami świecącymi. A, takie, ni to nie owo. Weźmiemy sobie dwururkę. Siema. Ta, wszystko fajnie, dopóki ktoś nie straci oka, no nie? O. Co tu się dzieje? A, zobaczcie. To są też armor, czyli zbroja, tylko daje po sztuce. O, kolega. Kolega zielony rzuca bombami. Zobaczcie. Już nie rzuca. Teraz się zastanowiłem, czy moja dziewczyna mnie ogląda. Powie, że jestem brutalny. Ojej. Ej no, czuję się obserwowany, słuchajcie, dziwne. O, dobroć. A, wiedziałem. No dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? Uuu, shotgun! Świetna sprawa. Lubimy shotguny. Zobaczcie. Shotgun dobry jest. Zobaczcie, trzech na raz. Tylko znowu shotgun dobry jest z bliższej odległości niestety. O kurna, ale na klery jest do bani.
Aż kurna, ale przestraszyłem się. Chodź tu. No, najlepszy nasz shotgun, najlepsza jest dwurureczka, niestety. Wchodzimy. Przechodzimy nestem. No zobaczcie, jaka ona długa jest. Ona jest dłuższa niż Sirius tam jest wyższy. Zebraliśmy 5 z 7 sekretów, no więc widzicie, nie wszystkie zbieram, bo nie wszystkich pamiętam. I czytamy. Dotarliśmy na drugą stronę gór, jesteśmy coraz bliżej świątyni Totmesa. Musisz wejść do świątyni, ale bądź ostrożny. Mój supersłuch wychwytuje jakieś wrzaski dobiegające ze środka. I to mówi taka babeczka. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Przypomnę sobie, to wam powiem. A. O, cześć. Jakie ładne. O, kolega starych dobrych czasów, kamikadze, który robi boom. Sam się zamknął. O, poważne o. Wiecie? Piękne. O, o. O, o, o. Uff. A, i mówiłem, że powyżej 18 roku życia gra? Jakby coś. Żeby się nikt nie czepiał, że propaguje jakąś brutalność. Nie. O, 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 koledzy! Gdzie można ich jednym strzałem pokonać? Kurna, mogłem dwururkę wziąć. Cholera, co tu się dzieje? Goście z piłą. I on też czymś strzela, nie pamiętam czym. Poproszę dwururka. O. Dwururka tą samą amunicję zużywa co shotgun. Wziąłem i cisza. Dobra, weźmy sobie ten pancerzyk. Okej. Pięknie. Miodzio. Tu jest pierwszy sekret, zaraz wam pokażę. A tam jest amunicja, weźmiemy ją. Przyda mi się. Hoppa, hoppa, jestem zajączek. Bez sensu. Ciekawe, słuchajcie, że Sirius sam ma taki głos, jakby miał zatwardzenie, a skacze jak zajączek, nie? Otwieramy. Tu będą koleżanki. Bardzo ładne koleżanki. To są harpie. W trzeciej części one zrobili je takie straszne i brzydkie i krwawe, ale tu są ładne, tylko że no, bolą strasznie. Znaleźliśmy tajną dolinę. Tak, mamy amunicję zwykłą. Oczywiście mamy też lagi. Okej. Okay. Mamy... To jest do maszynowca, tylko nie mamy maszynowca jeszcze. No, ale przyda się. No i rakiety. Rakiety są miodzią. Ale wiecie co? O! Koledzy! Panie to tak od tyłu? Kuźwa. Otoczyli mnie w ogóle, osaczyli bez sensu. O Jezu, następny. Koledzy! Shhh. Biblioteka! Dobra, luz. Luz, luz. Żyjemy. To najważniejsze, nie? Idziemy na górę, idziemy na górę. Z powrotem wracamy. Takiś dobroci. Zejdziemy sobie już do środka. O, tak, pancerzyk. Gdzie jest dwururka? O, okej. Okay. Tu weźmiemy dobroci. Claire! Claireuś. Się zaklinował. Nie, nie zaklinował. Powalony. Idziemy dalej. Uhuhu, dziup, dziup, Pięknie ich rozwaliłem. Dobry komentarz. Na czasie, otwieramy bramę. Idziemy sobie tutaj. Kula! Jezu. No kochani, piszcie w komentarzach, co to był za motyw dźwiękowy. Z jakiego... No, nie powiem już czego. Tam ta da da, tam da 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 da, tam ta da da, tam ta da, tam ta da 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 da.
Dobra, nieważne, nie umiem siłować. Ale genialny motyw, bardzo znany. Piszcie, piszcie, komentujcie. Dobra, a my tu co mamy? Uuu, żaby! Żaby! Nie lubimy żab! Nie lubimy, stanowczo nie! Za dużo ich jest! I się rzucają na mordę. Oj. Gin. Siu. On powiedział siu, a co ja mam powiedzieć? Upsi. E? Nie, nie z tej strony idziemy, z tamtej. Słyszę zło. Słyszę bardzo duże zło. Koledzy! Koledzy! Wow. A co tu stoicie? Kler! Jezus. A mało zawału nie dostałem. E? Wow! Jeszcze drugi. Ja pierdzielę. Więcej ich matka nie miała? No dobrze, no. Wiecie, no. Żyjemy, nie? A tu co? O, a co się stanie, jak wezmę? A? Kler! Kler się stanie. Dobra, idziemy dalej. Oj, spadłem, spadłem. Spadalskiego zaliczyłem. No dobra, idziemy dalej. Tutaj dobroci. Już nie mogę wziąć, dobra. Co tu? Cześć! Żaby! Dużo żab! Jeszcze z tyłu mnie nawala coś, no. Jakie chamstwo! Jeszcze tego nie pamiętam, słuchajcie, dawno... A, cześć! Dawno temu w to grałem. Dobra. Pancerz? Jest. Sztuk raz! Oj. Będzie bolało. Koledzy czekają. Cześć! Siemaneczko! Ale gincie. Własną bombą się zabił. Gnar. Chodź, Gnar. Poczekam na ciebie, będę grzeczny. Waza! O, tu są dobroci jakieś, czekajcie. Tatam. Wziąłem dobroci. Tu zło. Jakoś tak pustawo. A co tu? O, dobroci. Dobra. Tam coś jest. Nie ma. Tam nic nie ma. Chryste. A to fioleczka, Boże, myślałem, że coś innego. Aha. Oj. Byk! Ha! Jezu, ten byk to przerażający był. Weźmy sobie tutaj. Kuli nie ma? Powiedzcie, że nie ma kuli. Kler! Kula! Kula zgniotła Klera. I bardzo dobrze. Nie lubię dziada. Zobaczcie. Kosteczki się kręcą. No dobra. Wiecie co? Poczekajcie, wejdziemy tutaj. Zło. Kolejny rodzaj mecha, który tym razem napieprza laserami. Ej no, spadajcie. O. Halo! No, a teraz wam pokażę sekret, ale który boli jak cholera. Zrobimy to. Na szybko! Wow! Oj. Oj, spadaj. Kurna, straszą mnie tylko. Dobra. No, już, tak? Wszystko w porządku? O, zejście. O, kolejna mapka. Szybki Bill, szybki Sirius. I znaleźliśmy, kochani, pierwszy klucz. Jest to oczywiście symbol jakiegoś tam żywiołu. Okej, no pasi, nie? Kuleczka. Amen.
muzyka. Tum, tum. No ile znaleźliśmy tych sekretów w końcu? 3 z 6. No dobra, może być, nie? Zdobycie pierwszego żywiołu nie było zbyt trudne. Teraz znajdujemy się w grobowcu Ramzesa III, gdzie powinieneś znaleźć drugi żywioł. Ciarki mnie biorą na widok tej krypty, ale powinieneś sobie poradzić. Stąpaj bardzo ostrożnie. O, koledzy. A. Koledzy zobaczyli mnie. Usłyszeli raczej, jak szedłem. No dobra. No to tak fajna atmosferka, nie? Przyznacie. Jaka muzyczka. O. No całkiem na razie nam idzie dobrze. Gin, szmaciarzu. F6. Bo powiem szczerze, zapominamy, znaczy ja zapominam. What? Fuck. Oczywiście jak zwykle tradycyjnie na ostatnią bombę to muszę się załapać. Oj, pudło. Oj, oj, oj. Gin. Chodzimy sobie tam na górę, gdzie on był. Coś do mnie. Ej! Boże, jaka muzyka. Jakie efekty. Tu jest zło. Zło. Latająca morda. A tu? Tam jest. Tam jest dupek. Zaraz pogadamy z nim. Siema! No, i nie ma. Raczej się nie ma. Tam coś jest. Poczekajcie, w którą stronę my powinniśmy iść? Tu na pewno nie byliśmy. Chciał mnie zajść od tyłu. Buraczek. Buraczek, buraczek. Buraczek. Łeb, łeb, łeb. Koledzy, halo. Słyszałem cię, już idę po ciebie. Już nadchodzę. Kler. Może aż się przestraszyłem. Ojeju. Buraku jeden. Co gdzie? A tam bombami się rzuca. Kuźwa, jego mać. Skaczą z góry. Jak jakieś kurna zajączki wielkanocne. E? Patrzę, coś nie ufam tutaj tej sytuacji. Kolega! Kler! O ty, buraku. Ojoj, ojoj. Nie! Nie mnie! O Jezus, zachlapałem monitor. Czy ktoś ma szmatkę? Coś słyszałem. Ale gdzie to, nie wiem. A, tu. Dobra, pancerz. Tu gdzieś jest sekret, powiem wam. Tylko jak go skumać? Pójdziemy sobie... A, tędy pójdziemy. No jasne, patrzcie. Gzymsikiem, gzymsikiem, gzymsikiem. Serducho. Oh yeah. Dwie stówki. Dwie stówki parówki. Tu jest teoretycznie, o ile dobrze pamiętam, sekretne przejście, ale nie interesuje mnie, bo ona po prostu skraca przejście gry. No tam kawałeczek. Ale po co? My chcemy całość. Koledzy! Proszę, kochany. Ja nie mogę nawet tej wziąć. Oj, oj, pudło. Dobra. Dostanę i wezmę tą. O, hehe. Nie wiem, co mi to dało. A co to daje? Czekajcie. Oj, oj. Ucieka! Stój! Coś tu będzie się działo. O? No kuźwa, ja chcę wyjść. No. Jezus.
Poczekamy. Nic się nie dzieje. To było chamskie. No dobra. Otwórzcie drzwi. To i właśnie ten skrócik gdzieś tu prowadził, właśnie wychodził. O cholera, drzwi się zamknęły. Oczywiście tutaj mamy skorpiona, który strzela żółtego. Na szczęście... Na szczęście skorpiony mają to do siebie, że jak strzelają i je się strzeli na przykład rakietą, to przestają na chwilę strzelać, więc da się je zabić bez większego szwanku dla siebie. Niestety w trójce spieprzyli to. O. O właśnie, tak. Tak. I tak. Tam mordują. Gin, chamie. O, sekret. To już było. Ale powiem wam ten, jak zbieramy broń, to jeżeli mamy tą broń, to dostajemy po prostu amunicję. Amunicja w postaci rakiet mi się przyda właśnie. A propos rakiet. Lego! A, kolega się tam zaczaił. Patrzcie. Chlast! I drugi. Nie podoba mi się tutaj. Wiedziałem. Ale powiem wam... Oż ty kuźwo! Psychodeliczna muzyczka. Atmosfera ciężka. O, siema. Kuźwa! Kler. Dlatego nie lubię... Trzeba uważać, jak się zbiera wszelkie znajdźki. Takie jakieś pigułeczki. Gin, chamie. Spadaj. Ponieważ... One coś aktywują. Coś gdzieś... Coś mnie nie lubi. O nie, 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 Mister Rakieta! Okej. Jezus Maria. Tu jest kolega jeden. Żegnam. Kler! O szkurna! Pudło. Znaczy tak, tylko go drasnąłem. O! Jakie one szybkie! Gryzące mordy. Dobra, szukamy sekretów. Sekretów! Czekajcie, bo mi by się przydało parę dobroci. A, znaczy wiem, gdzie jest jeden, ale... Ha! Tak się z deka zgubiłem, ale dobra. Pamiętajcie, jak gracie w to, to pierw Klera zawsze zdejmować. What up? Bo Kler najwięcej krzywdy robi. No i? Rozwalmy. Nie wiem, co ja tu robię, ale dobra, schodzimy na dół. Ja słyszę gnary. Pewnie matoły gdzieś pospadały. Tu jest sekret. Tam jest! O. Dobra, idziemy sobie. Co tu ciekawego? Tam, to, to. Oż ty cholera! Ojojojojojo! Nie! Przepraszam, nie chciałem! Nie! Kurna. O cholerę. Wiecie co, akurat to pamiętam. Tu będzie zło. Patrzcie. Dobra. Pozamiatane. O, o. Pięknie. Zdjęliśmy go, jak się patrzy. Co to robi? Nic. Coś gdzieś. O! Kler! Boże, jak... Gdzieś mamy gościa, który totalnie chce w tupsko zarobić, no. Tam nie idziemy jeszcze. Tajemnicze przejście. Okej.
dalej jeszcze mamy dojście do pancerza. Ha, ha, ha. 200 pancerza, yo! A, dobra, bez podniety. Idziemy, idziemy. Wracamy się. Gdzie co? Coś jeszcze? Czy my coś zapomnieliśmy, czy mi się zdaje? Stąd przyszliśmy. Tam nic nie ma. Dobra, idziemy. O. Amunicja przyda się. Co tu? O nie! Ja tego nie lubię. Kler! Dużo klerów. Drugi kler. O kuźwa. Kamikadze, klery. Ojej, źle, źle, źle zacząłem. No, no, no. Nu, nu, nu. Kolego? No. Boże, 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 boże. Yeah. Gdzieś jeszcze? Spieprzyłem. O Jezu, jeszcze jeden. I za mną. Chodź no tu. Wiecie co, weźmiemy tą dwururkę od razu. Kuźwa, no. W kosmos prawie poleciałem. Gdzieś Kler. Słyszę Klera. Tam leci. Ej, tu, do mnie. Jakiś nieśmiały ten Kler. A ten to już śmiały. Oj, gdzie, co? Leci, tam jest za słowem. Dobra. Jezus Maria. No jeszcze! Że im się... No kuźwa, no normalnie przesadzają, ej no. Jeszcze? Po plecach. O ile klery... Czy klery mają plecy? Nie no, mają kręgosłup, no to już jest coś, nie? Hej, halo! No, halo! No kuźwa, mówię do ciebie. Gdzie ty jesteś? Gdzieś był pancerz, przyda się. No. Żaby! Nie, 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 nie! Nie ma żab. Natomiast lecą następne żaby. I klery. No nie, no po prostu żaby. Pieprzone, pieprzone gady, płazy, płazy chyba, nie? Już nie pamiętam. Chyba płazy. Cholercia, no odejdź! Odejdź! No bagadi! Jezus! Gdzieś jest ten! Strzelający dziad. Gdzie on jest? Nie, wiecie co? Pieprzę to. Kaliber duży trzeba wyciągnąć. Czerwony! Gdzieś aż 4 rakiety zeżarł. Tak się ich rozbraja. Ale wiecie co? Zgrzałem się. Dobra, tu... Popieprzyło! Co to było, to ja nie wiem. No dobra, idziemy, idziemy. No i moi kochani, chyba na tym skończymy na dzisiaj. Całkiem fajnie, rozkręciłem się. Mamy drugi żywioł. Cholera wie jaki. Mam nadzieję, że się podobało. Tradycyjnie komentujcie, subskrybujcie. No i co, kochani? Trzymajcie się, no i co? I do następnej planszy! Trzymajcie się, hej!